Wiosna niby zawitała w Karkonosze, ale nie jest jeszcze na tyle ciepło, żeby żegnać się z lekkim strojem turystycznym, czyli z polarkiem. Tak ubranych zapraszam na wycieczkę po najciekawszych miejscach powiatu jeleniogórskiego. Radek Bajor, kurier karkonoski. Zapraszam. Na pierwszy rzut oka Wojcieszów nie różni się niczym specjalnym od innych miejscowości. Ale to właśnie w tym niewielkim mieście znajdują się cztery zabytkowe pałace i zamek. Zapraszamy na zwiedzanie XVI-wiecznego pałacu, który powoli odzyskuje swój blask. Niedawno mówiliśmy o pałacu rodziny von Redern w Wojcieszowie, który popada w ruinę. Tym razem przenosimy się kilkaset metrów dalej, by pokazać, że w tej niewielkiej miejscowości jest pałac, który powoli odzyskuje swój blask. Pan Edward Sikora kupił zabytkowy obiekt, wkłada w niego wszystkie oszczędności. Ja chciałem kupić ten górny pałac, spóźniłem się, proszę pana. Potem pałac górny remontowałem w latach 77-78. Robiłem stolarkę. Tu kupiłem ten pałac, bo znajoma mi powiedziała, że to pałac do sprzedania. Zobaczyłem ten dach, mi ten dach sobie podobał. Dach jest, piękny dach mają, proszę pana, piękny dach ma. Każda strona jest inna. Środek nie ma biedny, ale jest piękny dach, proszę pana. No i mówię, nieduży, można tu coś zrobić. I chcieliśmy z żoną tu zrobić ten właśnie dom starców. Z tego falworku tu chcieliśmy pałac zrobić, hotelik zrobić, żeby tu Niemcy przyjeżdżali, Polacy wspólnie zrobić. No. Pałac został wybudowany na początku XIX wieku. W 1858 roku został przebudowany na neogotycką rezydencję. Wielokrotnie zmieniał właścicieli w kręgu sławnych rodów Dolnego Śląska. Sztumpl, Zajdlitz, Reibnitz, Kotwic i Bergman. Najdłużej był w rękach rodziny von Zajdlitz. Po II wojnie światowej znajdował się tu PGR i szkoła. A prac remontowych wykonać trzeba było wiele. Między innymi trzeba było położyć nową instalację czy tynki. Wszystkie drzwi, co brakowało, dorobiłem około 45 par drzwi nowych, na stary wzór zrobionych. W odnawianie pałacu zaangażowała się cała rodzina pana Edwarda i przyjaciele, którzy podkreślają, że jest to inwestycja i dzieło jego życia. Pan Edward powiedział słowa, które mnie do dzisiaj ujęły i wielu osobom to powtarzam. Powiedział, ja tego nie robię dla siebie, nie robię tego dla was, tylko robię to dla waszych dzieci i dla waszych wnucząt. We wnętrzach zachowały się oryginalne meble, piece i zdobienia. Pałac dostępny jest dla turystów po wcześniejszym uzgodnieniu. W niedzielę mamy otwarte, za darmo, każdy może przyjść odwiedzić. Próbujemy park wyremontować, żeby mogę tu zrobić coś. Chcemy zrobić jakieś takie małe imprezy bezpłatne. Żeby zaprzyjaźnić się z mieszkańcami miasta. Nawet i to. Nawet, ale nie, żeby ludzie zrozumieli, że pałac nie jest moja, tylko też ich jest to, prawda? To musi być wszystkich wspólnie. Duże wrażenie robi także przypałacowy park. Na terenie niewielkiego miasta, jakim jest Wojcieszów, znajduje się 5 pałaców, które czekają, by odzyskać swój blask i na nowo przypomnieć turystom o tym niezwykłym miejscu. Piechowice słyną na całym świecie z kryształów, które podbiły także serca rodzin królewskich. Huta szkła Julia to niezwykłe miejsce, w którym tworzone są szklane arcydzieła. O niezwykłości huty Julia mówi się coraz częściej i coraz głośniej. To właśnie tutaj można kupić ręcznie produkowane kryształy. Ale to jeszcze nie wszystko. I na co dzień można podejrzeć po prostu cały proces produkcyjny. Także znajdziecie tu dla siebie coś dosłownie każdy, dlatego że warsztaty są i dla najmłodszych, i dla dorosłych. No a zdecydowanie największe wrażenie właśnie robią hutnicy, którzy jakby dają początek życia tym produktom, które tutaj widać dookoła. Miejsce to docenili także filmowcy, którzy postanowili nakręcić tu jeden z odcinków serialu Komisja Morderstw, który oglądać będzie można w telewizyjnej Dwójce już jesienią. Zachwytu hutą nie krył aktor Krzysztof Pieczyński. No fascynująca jest praca tych ludzi w hucie, jak powiedzieliśmy, i zdecydowanie to są artyści. I powiedziałem to jednemu z tych panów, który no po prostu najbardziej chyba niesamowite było to, że on wziął kawałek szkła, jakby dotknął je w trzech miejscach, podmuchał, pokręcił i z tego taka waza wyszła. To było naprawdę po prostu no, magiczne. I ja mówię do tego pana, że jesteście artystami. A on mówi, ale w ASP we Wrocławiu mówią, że to oni są artyści, a my wyrobnicy. Więc powiedziałem, to proszę przyjąć podziękowania i wyrazy szacunku od jednego artysty dla drugiego. To jest nie tylko praca,
To jest nie do opisania. Naprawdę, to jest absolutnie fascynujące i takie miejsca nie mogą przestać istnieć, bo po prostu jeżeli takie miejsce przestanie istnieć, wie pani, to tak jak umiera na ziemi gatunek jakichś zwierząt. My jesteśmy o coś pomniejszeni i tak samo tu. To nie może zginąć, bo nasza cywilizacja będzie o coś pomniejszona. To musi istnieć. To rzemiosło, ta huta i jeszcze musicie się zatroszczyć o to, żeby przekazać tą wiedzę następnym. Kryształy z Piechowic znaleźć można na całym świecie. W końcu większa część produkcji idzie na eksport. Kryształy z Hut Julia powędrowały dosłownie na cały świat, także większość produkcji, która tutaj powstaje, ponad 80%, to jest eksport. I od Stanów Zjednoczonych poprzez tutaj wschodnich sąsiadów, kraje arabskie, Australia, Nowa Zelandia, właściwie na całym świecie można podejrzeć gdzieś nasze szlify albo kształty. Nie ma dla Was rzeczy niemożliwych? Oczywiście, że nie i lubimy wyzwania. A to dopiero początek historii hutnictwa w Piechowicach. Już niedługo powrócimy do tematu. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na kolejną wycieczkę już za tydzień. Kurier Karkonoski, Radek Bajor. Do zobaczenia.